Witajcie w kolejnym odcinku programu Hortivizja. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie Pawlak, należącym do rodziny Zyśk. Zapraszam Was do bardzo inspirującej rozmowy z gospodarzem, panem Pawłem. Jako jedna z nielicznych osób, pan Paweł może pochwalić się nie tylko wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu produkcji, ale i 20-letnią współpracą z jednym podmiotem sprzedaży. Rynek w ciągu ostatnich 20 lat przeżył tyle turbulencji, że nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić. Jak na przykład wzrost sprzedaży pomidora malinowego w stosunku do czerwonego, embargo i tak dalej, ale po kolei. Panie Pawle, czy na początek mógłby pan nam opowiedzieć coś na temat historii waszego gospodarstwa? Gospodarstwo w tym roku obchodzi 50-letnią tradycję uprawy produkcji warzyw. Rodzice zaczęli w 1969 roku, akurat w tym roku przypada równe 50 lat. My z żoną produkujemy 35 lat warzywa i w tym okresie czasu bardzo dużo się zmieniło w gospodarstwie. Rodzice zaczynali od 200 m2 folii, dzisiaj posiadamy razem z żoną 5 hektarów szklarni. Przedtem, zanim doszliśmy do szklarni, było 5 hektarów tuneli foliowych, które były w pełni nawodnione, zmodernizowane. Gdy padła decyzja, budujemy szklarnię, zostało wszystko totalnie rozebrane i powstało 5 hektarów szklarni. Towar sprzedajemy, starajemy się sprzedawać przede wszystkim do jednego kontrahenta przez 20 lat. Współpraca z nim się układa bardzo dobrze. Tak samo obsługa i doradztwo w dziedzinie biologii oraz w dziedzinie produkcji. Mamy tradycję bardzo długą, ponieważ 33 lata współpracujemy z firmą Conexim. Jest to firma poważna, o bardzo twardych, zdrowych zasadach stojących na rynku. To mogę powiedzieć o swoim gospodarstwie. Przede wszystkim duży wkład wnieśliśmy z żoną razem, żeby to wszystko powstawić. A co jeżeli chodzi o odmiany? Odmiany produkujemy typowo 100% w tym roku jest obsady maliny. W późniejszym terminie najlepszą dla nas odmianą jest Katie Ross. Ze względu na bardzo jej dobrą produkcję, ze względu na szybkość uprawy. Szybkość jest odmiana wczesna, ale można powiedzieć, że jest odmiana szybka. Bardzo dobry smak, nie gorsze od odmian standardowych, które są na rynku w polskim. Przede wszystkim odmiana bardzo dobra wytrwałości, która może leżeć w chłodni do 2 tygodni, nie traci na smaku, nie traci na jakości i przede wszystkim jest odmiana, która najważniejszą jej cechą nie ma suchej i nie ma zielonej piętki, gdzie dzisiaj w tym dziedzinie uprawy pomidora malinowego jest najbardziej drastyczny ubytek produkcji plonu. Plon 100% zerwany, 100% sprzedany. To jest najważniejsze dla ogrodnika. Z czesnością tej odmiany wiąże się generatywny charakter. Jak sobie pan poradził z tą cechą? Odmiana jest bardzo wczesna, bo wczesność można zaliczyć do odmian, że odmiana jest szybka. Żeby poradzić sobie z problemem suchej oraz problemem zielonej łatki na owocach, przede wszystkim odmiana musi być sadzona 1:1 na bardzo dobrych, mocnych podkładkach. Od tego zależy już wybór ogrodnika. Jeżeli jest odmiana generatywna, sadzenie 1:1 niweluje całkowicie występowanie suchej i całkowicie niweluje brak występowania, żeby jakakolwiek było plamy na owocach. Jest to odmiana, jak powiedziałem, dobra i każdy ogrodnik musi sam wybrać odmianę do swojego gospodarstwa. Nie można na siłę komuś radzić tak czy tak. Ogrodnik sam musi podjąć decyzję, ale przede wszystkim na późniejszy termin sadzenia w terminach wystawiania do szklarni 25 do 1 lutego jest to odmiana najbardziej przez nas uwielbiana i najbardziej chyba zrobi 100% obsady późniejszego nasadzenia. Ze względu na jej szybkość i bardzo generatywny pokrój, przede wszystkim sadzenie 1:1, żeby nam ładnie zakwitła i żeby ładnie zaczęła owocować, bo sadzenie 1:1 ma swój wigor i ma swoją moc w pierwszych etapach rośnięcia rośliny. A jeżeli chodzi o maty, to dlaczego zdecydował się pan na te 10-centymetrowe większe, których zazwyczaj obawiają się wszyscy producenci? Mata o wysokości 10 cm można się pokłonić z szacunkiem dla firmy Grodan, ponieważ wypuścili matę bardzo dobrą, ale jeżeli ogrodnik sadzi pierwszy raz na tej macie, jest to produkt nowy i wszystkiego musi się nauczyć od nowa, ponieważ nie można powiedzieć, że produkt jest najlepszy, ma rosnąć najlepiej, ale przede wszystkim ta mata powoduje to, że też niweluje suchą zgnilizną
owoców i niweluje tak samo lepsze przejście w lato w nieupalne. Większy zapas wody, roślina silniejsza, stabilizuje ją bardzo w dobrej kondycji wzrostu w lato. A co jeżeli chodzi o nawadnianie i samą wodę w Waszym gospodarstwie? Żeby był dobry smak, przede wszystkim smak maliny, musi ogrodnik dużo podejść do składu swojej wody. Jeżeli skład wody, jaki jest u nas, że EC jest poniżej 0,2, wtedy z wodą i spożywką może ogrodnik zrobić to, co chce. Jeżeli jest wyższy wskaźnik EC w wodzie, wtedy produkcja maliny jest bardziej utrudniona i roślina jest bardziej wymagająca, a gdzie skład mamy wody bardzo niski, możemy z tą wodą zrobić wszystko i smak maliny będzie dużo, dużo lepszy jak na wodach o wysokim EC. To też jest zaleta, no i przede wszystkim niski skład EC w wodzie powoduje to, że przychodzimy z mniejszymi problemami odnośnie problemów, które występują w produkcji maliny, gdzie to jest naprawdę produkcja nie tak łatwa jak produkcja pomidora czerwonego. Odmiana Kate Rose jest odmianą o przewadze cech generatywnych. W tym gospodarstwie udało się ujarzmić tą cechę generatywną przez to, że była roślina zaszczepiona na podkładce silnie rosnącej 1:1. Odmiana charakteryzuje się bardzo generatywnym charakterem. Łatwość uprawy tej odmiany porównywalna jest do odmian całogronowych. Tak jak Państwo wiedzą, są dużo łatwiejsze w uprawie, tak też jest z tą odmianą. Dodatkowo jakość owoców jest dosyć wysoka, nie ma tendencji do tworzenia zielonej piętki albo suchej zmielizny wierzchołkowej. Na uwagę zasługuje w tym roku bardzo mocny wierzchołek i to, że roślina jest bardzo sterowalna. Dodatkowo mało który ogrodnik robi doświadczenia z tym. Tutaj u pana Pawła Zyśka w gospodarstwie mamy do czynienia z matą 10-centymetrową. Mówię o wysokości, która bardzo daje się ładnie sterować w momencie uprawy i zmniejsza podatność każdej odmiany w zasadzie na suchą zmieliznę wierzchołkową. Powiedzmy jeszcze krótko o nowościach firmy HM Kloss. Mamy tutaj próbną uprawę trzech odmian. EXP44-228, EXP44-229 zostały wybrane, wyselekcjonowane jako udoskonalona wersja Kate Rose. Cechuje je przede wszystkim silny, ale dobrze zbalansowany wigor, dłuższa szypułka, bardzo dobra jakość owoców oraz odporność na mączniaka. Dodatkowo nasza hodowczyni, pani Katarzyna Grabka, stworzyła dla nas odmianę EXP44-169, która jest dla koneserów, dla smakoszy. Ma ona nam przypominać tradycyjną malinówkę, którą jedliśmy kiedyś, która była uprawiana w ogródkach przydomowych. Zarówno smakiem, zarówno zapachem, konsystencją miąższu. I tutaj pani Katarzyna Grabka zadecydowała, że wprowadzi kilka udoskonaleń, które ułatwią pracę ogrodnikom. To znaczy, przede wszystkim w drodze selekcji wyeliminowała tak zwaną żółtą piętkę, czyli tak pieszczotliwie zwaną tutaj słoneczkiem przez niektórych ogrodników oraz tendencję do tworzenia plam. Dzięki temu wszystkie te odmiany są bardzo proste w uprawie właśnie w okresie letnim. Serdeczne podziękowania dla pani Bogusławy i Pawła Zyś za profesjonalną, bardzo dobrą produkcję. Kolejna odsłona Kate Rose, kolejny zadowolony producent. Zachęcam również do kontaktu z naszymi specjalistami Piotrem Słomianym, Dorotą Wielgat, którzy pomogą, ułatwią wprowadzenie odmiany Kate Rose do uzyskania odpowiedniego zysku, sukcesu. Również zachęcam do poszukiwań naszych nowości malinowych, które wejdą już niebawem, naszego hodowcy Katarzyny Grabki. Naprawdę bardzo ciekawe odmiany. Zachęcam serdecznie, do zobaczenia.